Dzisiaj głównym moim motywem jest koszulka z bulldogiem. Jak widzicie, wygląda naprawdę fajnie. Co mam na sobie? Na sobie do mojej koszulki, przez to, że tutaj dużo się dzieje fioletowego koloru, dziś przybija razem z zielenią, postanowiłam, że nałożę moją plisowaną spódniczkę, taką za kolano z Primarka, którą kupiłam chyba 2 lata temu. Rzadko w niej chodzę, ale dzisiaj mamy taki ciepły dzień, a że jesteśmy w Warszawie razem z marką MM Shop i tutaj jest plażowo, tak wakacyjnie, no to ta spódniczka mi tak fajnie się wpasowała, pasuje też kolorem do mojego bulldoga. Do tego trampki oczywiście, żeby było wygodno, bo mam zamiar cały dzień tutaj latać, biegać, rozmawiać, może coś fajnego kupię. I koszyk, plastikowy koszyk z HM-u, to ostatnio mój nabytek, taki nowy. Pokazywałam wam koszyki z Tesco, gdzieś zachorowałam na te koszyki, no i ostatnio byłam z Radką na zakupach. Weszłyśmy na chwilę do HM-u, a tam te koszyki różowe i czarne. Pomyślałam sobie, że różowy z Tesco jeden już mam, no to tutaj akurat przyda mi się czarny. I idealnie mi się wpasował, bo mam już tutaj kolorowo, kolorowa jest spódnica, jest w kolorze, więc taka czerń troszeczkę dla zgaszenia może tego, żeby tak się za dużo nie działo, chociaż wiecie, że ja lubię kolorowo i lubię, jak się dużo dzieje. No i na górę jeszcze sobie założyłam naszyjnik, to jest marny dla HM-u. Pomimo tego, że jest biały, to i tak się gdzieś tutaj odróżnia i wydaje mi się, że fajnie wygląda. Mi się akurat fajnie tutaj wkomponował, dlatego go też wykorzystałam. Także ja wyglądam tak, bardzo tak luźnie, ale myślę, że no jest jeszcze jakieś muchy latają, ale myślę, że całkiem fajnie. Bulldog się ma dobrze. Zobaczymy, jak będzie się zachowywał po praniu, ale mam nadzieję, że się trochę utrzyma. Będę wam na bieżąco zdawać relacje, czy działa. No i co, ja się z wami żegnam, lecę tam na targi, bo jest tam naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy i ja już mam 3 upatrzone, więc jak sobie coś kupię, to na pewno z tym strój dnia nagram. A my widzimy się we wtorek na kolejnym odcinku życiowym, także ja wam przesyłam buziaczki i do zobaczenia.